Siostra Teresa Antonietta Frącek. Urodziłam się w 1937 roku w Krasnym Stawie. W 1955 roku, po uzyskaniu matury, wstąpiłam do zgromadzenia sióstr franciszkanek Rodziny Maryi we Mszanie Dolnej, bo tam był dom prowincjalny prowincji krakowskiej. A od 1962 roku jestem w Warszawie, pracuję w archiwum głównym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i jednocześnie prowadzę różne prace historyczne. Getto otaczało nas z dwóch stron, od ulicy Żelaznej i od ulicy Żytniej. Potem mur szedł na wolność. Środkiem ulicy Żelaznej szedł 3-metrowej wysokości mur, więc nas oddzielił od drugiej strony. Ale z piętra naszego domu, gdzieś wszystko było widoczne, co się dzieje w getcie. I mam takie wspomnienia nowicjuszki ówczesnej z okresu wojny, która właśnie pisze, że jak tyfus był w getcie, to i u nas był tyfus. Bo mimo wszystko to było to samo powietrze, to były te same jak gdyby warunki. Głód był tak samo, bardzo wycieńczone były siostry, bo w czasie wojny raz, że było trudne zaopatrzenie, a po drugie siostry dzieliły się tym, co miały. A przyjmując w czasie wojny większą ilość dzieci, to także powiększało potrzeby materialne domu. Tutaj była taka siostra, która starsza osoba już, która jeździła do getta, dopóki była możliwość. Jeździła do getta bardzo często z torbą dużą i wiozła cebulę, smalec, jakieś inne jeszcze produkty żywnościowe. Czy miała znajomych, czy nieznajomych, rozdawała tym ludziom. I mam też wspomnienia siostry Miaściewicz Stefanii, która pod pozorem, że jedzie do sklepów, do getta, przepustkę taką sobie wyrabiała, gdzie były materiały, farby, kreślarskie jakieś materiały i innego typu do haftu, do malowania. I przy tej okazji wiozła różne artykuły żywnościowe. Ale ona też dostawała jakieś polecenia od matki Getter, aby zawiozła. Niby to miały być środki jakieś żywnościowe i ona do konkretnego miejsca, gdzie ktoś ją przyjmował tam, wprowadzał ją do dalszych pomieszczeń, to była jakaś centrala żydowska tam, gdzie ona te rzeczy oddawała. Ona nie wiedziała nawet konkretnie, co ona wiezie, ale wielokrotnie przewoziła na teren getta żydowskiego pod określony adres. Dyrektor Wydziału Opieki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy, Jan Starczewski, który był i w AK, i tę samą funkcję pełnił w delegaturze rządu londyńskiego na kraj. Nieraz przez pośrednie tylko ogniwa siostry były związane z ośrodkami AK, ale niewątpliwie były takie kontakty. Były te kontakty w Aninie, były w innych miejscowościach, w Płudach i często dostawały też, może nie tak od samego AK, ale od osób związanych ostrzeżenia, że będzie rewizja, żeby kogoś usunęły na jakiś czas z domu, bo Niemcy przygotowują rewizję. Więc ta pomoc i kontakty były. Konkretnych nazwisk trudno, bo w czasie wojny raczej wolano nie wiedzieć, nie mówić i nie rejestrować. Irena Sendlerowa nawet w swojej biografii napisała, że matka Getter, Matylda Getter, zobowiązała się
przyjąć każde dziecko wyprowadzone z getta. I rzeczywiście tak czyniła. Sendlerowa była pracownikiem Wydziału Opieki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy i z tego wydziału miała przepustkę do getta. Nie działała z własnej inicjatywy, tylko z dyrekcji kierownictwa pana Jana Starczewskiego. Pracowała w Żegocie też, ale z Żegoty przecież nie mogła mieć przepustki do getta. Żadnego dziecka nie ukrywała. Jej celem było wyprowadzenie dzieci, tak jak innych pracowników, do zastępczych pomieszczeń jakichś, gdzie inne osoby w Wydziale Opieki przygotowywały dokumentację i kierowały do zakładów. I najwięcej dzieci tych było kierowanych do zakładów matki Matyldy Getter, czyli do naszych sióstr rodziny Marii w Warszawie i poza Warszawą. Jeżeli Wydział Opieki Społecznej kierował dziecko do zakładu, to znaczy, że go finansował, czyli na jego utrzymanie jakaś stawka była. Natomiast siostry za swoją pracę w domu dziecka nie otrzymywały pensji. One pracowały jak gdyby charytatywnie. Dawały miejsce, dawały swoją pracę, ale przy każdym takim zakładzie siostry utrzymywały gospodarstwo. Zwykle były też domy, gdzie było pole i siostry pracowały na roli i z tego potem utrzymywały się i siebie, i dzieci. Ale wiemy też, że siostry, żeby wyżywić w Płudach tą olbrzymią ilość dzieci, wyjeżdżały nawet na teren kraju Warty po żywność. Były wypadki nawet, że granica ich potem nie chciała przepuścić z powrotem. I mamy taką przepustkę od przełożonej, która wysyła następną siostrę z tą przepustką, że te artykuły żywnościowe są dla dzieci konkretnego domu, dziecka w Płudach. Na Chorzej istniała też placówka legalizacyjna. Współpraca z osobami z zewnątrz. No niewątpliwie to były osoby związane z AK, które na terenie naszego domu przychodziły, siostry przynosiły blankiety, siostry potem w ewidencji ludności musiały zgłosić tą osobę. To były wyrabiane dokumenty idealne. Nigdy Niemcy nie rozszyfrowali tego. I te dokumenty były wyrabiane i dla osób ściganych, dla osób z AK, dla poszukujących pracy, dla tych, którzy z więzień wyszli i dla Żydów. Dla Żydów tak samo. W czasie wojny prawdopodobnie Żegota płaciła za Lee Balint obecną. To była Alinka Herla, która była w Brwinowie wychowanką. Na początku skierował ją Wydział Opieki Społecznej i chyba Wydział za nią i na jej utrzymanie płacił. Potem zjawiła się jakaś ciocia, potem ojciec wrócił z obozu w Oświęcimiu i jakąś tam stawkę na jej utrzymanie dawano, bo ma nawet zaświadczenie. Z Żegotą wiemy, że matka Matylda Getter bardzo współpracowała. To była przełożona prowincjalna i ona przede wszystkim i z AK miała kontakty. To bardzo ważne, bo nawet dostała kiedyś zlecenie o postaranie się wydostania z więzienia konkretnego Żyda, w Siedlcach był. I siostra Stefania Miaściewicz została wydelegowana do tej misji, z pieniędzmi pojechała do Siedlec, ale niestety trafiła już za późno, bo kilka dni wcześniej czy tydzień wcześniej został zgładzony. I w czasie II wojny światowej, kiedy matka Getter ratowała Żydów, to ona też skierowała do Korczaka takie prośbę, że zapewni mu ocalenie, ale Korczak odpowiedział,
podziękował jej i powiedział, że tego nie uczyni. W różnym stanie trafiały dzieci. Były dzieci zadbane, ale były też dzieci ogromnie zaniedbane pod tym względem, ponieważ to były trudne warunki i w getcie materiałów czystościowych było bardzo mało albo wcale, więc one były. Jak siostry opowiadają, czy z naszego tutaj domu, czy z Anina, czy z Płód przede wszystkim, bo tam był duży zakład dla dzieci w Płódach i samych dzieci żydowskich było 40 w gromadzie, tak 180 dzieci polskich. A siostra Ludwika Peńsko w swojej grupie miała 24 Żydówki i nazwiska ich wszystkie zapisała i przekazała po wojnie do archiwum zgromadzenia. Więc te dzieci były wylęknione, obawiały się każdego jakiegoś ruchu, bały się, gdy na teren zakładu przyjeżdżali Niemcy, ale powoli pod wpływem całej grupy starały się siostry nie robić żadnej różnicy między Żydówkami a Polkami, żeby one weszły w całość. I one chodziły nawet większość i do szkoły, które nie miały wyglądu bardzo, bardzo rażącego, semickiego. Mały takie oświadczenie, relacje osobiście z pisami, wspomnienia. Była Mirska po wojnie, Acher, Friedman, Małgosia, ona w Płudach była. I wyprowadzona z getta była, potem jej siostra była wyprowadzona z getta. Może tu się skupię na nich dwóch, dlatego że ich mama była razem z nimi w getcie i usłyszała w 1941 roku, że główna pielęgniarka w getcie powiedziała, że odda swoje dzieci do sióstr zakonnych. I ona też postanowiła, ta mama, Lucja Friedman, Mirska, że odda swoje dzieci. I powoli wyprowadzane były. I jak opowiada Mirska Małgosia, przez wiele, wiele osób była przeprowadzana. I w końcu taka pani Szyszkowska przyszła do matki Getter z zapytaniem, czy przyjmie matka. I później inna osoba przeprowadziła te dziewczynki. I opisuje Małgosia, że przechodząc przez furtę klasztorną, miała świadomość, że za nią rozstrzygnie się jej los. Albo życie, albo śmierć. Matka Getter spojrzała na nie i powiedziała, tak przyjmuję. Wiemy, że tutaj też była taka Inka Shapiro. Została tutaj na jakiś czas, to była córka lekarza, który zginął w Kraśniku w getcie. I przełożona, sekretarka i katecheta zaopiekowali się szczególnie tą dziewczynką i kiedy była niebezpieczna sytuacja, że mogła się zdradzić czy nieznajomością nawet prawd wiary wśród dzieci, to ją odosabniano ze względu na to, że jest słaba fizycznie albo też gdy Niemcy mieli przyjść na teren, żeby ochronić w jakiś sposób to dziecko. Do innych domów w różny sposób dzieci trafiały. Na przykład w Samborze chłopczyka 7-miesięcznego Jerzego Bandera podrzucono, ale ta osoba, która postawiła ten koszyk z dzieckiem, patrzyła, co się stanie. Rano siostra otworzyła bramę, zobaczyła dziecko w koszyku, obejrzała się w jedną stronę i w drugą i wciągnęła do środka i sprawa została załatwiona. To było niemowlę. Siostry się tam opiekowały dziećmi żydowskimi. Było 10 dzieci w wieku szkolnym, 3 cygańskich i kilkoro niemowlaków. Do tego samego domu trafiła też dziewczynka, bo ojciec kiedyś powiedział, jakby się coś stało rodzicom, to żeby do sióstr poszła. I kiedy Niemcy zastrzelili jej rodziców, zamordowali i staruszków, rodzinę, która ich ukrywała, bo wydał Żyd. Taki wypadek był.
to ojciec krzyknął: uciekaj. I ona uciekała, salwa za nią poszła, ale żadna kula jej nie dosięgła. I po jakimś czasie poszła do okrągi polskiej, a tam byli Niemcy, bo część tej jej posesji zajmowali Niemcy. Tam mieli też kuchnię swoją. I poszła do przełożonej i powiedziała: siostro, bądź moją matką, nie mam już rodziców. I pozostała. I dopiero po wielu, wielu latach doszła, kto, jakie było to zgromadzenie, jak się nazywały. Wiedziała tylko, że siostra przełożona miała na imię Celina. To była siostra Celina Kędzierska, przełożona. W inny sposób franciszkanin we Lwowie pewien przyprowadził dziewczynkę 6-letnią, wychowajcie ją. W furcie zostawił dziecko. Chciał w ten sposób pomóc i dziewczynka pozostała już. Jan Karonis została tam oddana przez mamę swoją, a w 1944 roku mama zabrała ją. Ale pomoc miała i mama z klasztoru, i ona. Inne dzieci przychodziły, wychowały siostry w Podhajcach. Dziecko, które zostało podrzucone pod urząd Gestapo. Niemcy nie poznali, oddali siostrom na wychowanie. Inną dziewczynkę, której ojciec został zamordowany, matka tak samo, wzięła na wychowanie 19-letnia dziewczyna w Brzeżanach. Ona ją ochrzciła tam na tego i potem trudno było w rodzinie utrzymać to dziecko i przez różne osoby do naszego domu w Podhajcach Marysia Szkolnicka i razem z siostrami w czasie już wojny wyjechały stamtąd, kiedy te mordy ukraińskie szerzyły się. Ktokolwiek przyszedł na nasze podwórze, nigdy nie został odesłany.